uchwał do strategii rozwoju i tak dalej, i postaram się uzyskać jakąś pomoc bądź wskazówki od pani prezydent, żeby działać we wspólnym kierunku, bo to są trzy najgorsze zakały drogowe w naszej dzielnicy. To jest kwestia Tętnik Wąsko-Pałeckim, kwestia Łagiewi, która jest nie do przecenienia, bo wystarczy jeszcze trochę i rozleci się cały ten kolej, się wścieknie, zamknie przejazd kolejowy i będzie porównany. I wtedy wymusi. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? W temacie tej, tak? Tak, proszę. Nie, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowaniem. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Proszę państwa, następny projekt uchwały proszę Komisję Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek w roku 2013 za roku wolnych odczynionych oraz zarządzenie prezydenta miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w roku 2013. Komisja się zapoznała, opinię pozytywnie. Gdyby państwo chcieli zapoznać się, jak jest tryb ustalania tych godzin i również piśmie są dyżury aptek z naszego rejonu, w całym Krakowie ogólnodostępnych, całodobowych oraz również godziny pracy aptek w ciągu tygodnia i w sobotę. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę państwa, przystępujemy do następnego punktu. Informacja z działań Zarządu Rady Dzielnicy 9 między sesjami. Może zrobimy to w odmiennej formie, ze względu na fakt, że ostatnie dni mam przeładowane. Nie przygotowałem osobnego punktu odnośnie wykazu moich działań w tym zakresie. Proszę ewentualnie pytania do mnie, kto chce wiedzieć, jak jest jaka sprawa procedowana. Wystarczy, jak przyjdziemy, że wszystko z kalendarza, też będziemy wiedzieć, czy masz. Sprawa jest jasna. Sesja była 4. Potem było po kolei 10. Biuro Budżetu w sprawie tych naszych ulicy Żywieckiej, żeby znaleźć, gdzie to się znajduje. Okazuje się, że no jest nadzieja, że w najbliższym czasie będzie robione, bo już jest zlecenie w ZIPIC-ie otwarte. 12. byłem na sesji Rady Miasta. 13. byłem w ZIPIC-ie w sprawie stanu realizacji środków na rok 2012 i 2012 i realizacji i stan na dzień 29. No, mamy parę rzeczy jeszcze do wyegzekwowania od ZIPIC-u, ale no nie jest tak. Jesteśmy na dobrej pozycji. Nie zanosi się, żebyśmy ponieśli jakiekolwiek znaczące straty wynikające z zarządzenia prezydenta z 11 września. 14 brałem udział w wizji lokalnej ulicy Cegielnianej, gdzie zostałem mocno posponowany. Państwu przedstawiałem na komisji komunalnej, co się działo. No jak na razie sytuacja jest bardzo dobra,
powiem nad wyraz, dobra, że ta ulica jest pusta, no ale sądzę, że to też do pewnego czasu, bo jeżeli Zikit przedstawi swoje propozycje, a dowiedziałem się nieoficjalnie, że Zikit będzie proponował dopuszczenie ograniczenie znaku zakazu zatrzymywania się do godzin dziennych od 8 do 16, no to tam się zrobi nieprzyjemnie, a przed nami jest jeszcze w dodatku zima. No nic, zobaczymy co będzie. My będziemy robić co tylko się da, żeby... 8 do 16 ludzie są w pracy. Ja bym właśnie po 16 godzinie, bo po pierwsze tam jest przychodnia zdrowia, a po drugie właśnie wszyscy wracają z pracy po 16 i parkują wtedy. Więc załatwienie sprawy od 8 do 16 to nic nie daje w ogóle, bo ci, co mają samochody, to sobie jadą do pracy. Na pewno nie odbędzie się to bez opinii Rady Dzielnicy. W każdym razie będziemy stanowczo domagać się wydłużenia przynajmniej od godziny 7 do godziny 18. W nocy niech sobie tam siedzą. Jeżeli, proszę Państwa, 18 we wtorek odbyło się spotkanie przewodniczących u Zygmunta Włodarczyka w dzielnicy 13. No, była rozmowa o podatkach, to Państwo w prasie przeczytali. No. Dziewiętnastego w środę byłem w Zikicie, 20 byłem w Zikicie u dyrektora Saponia w sprawie komunikacji w dzielnicy. Dostałem nieoficjalne informacje odnośnie zamierzeń komunikacyjnych miasta. Borek Fałęski będzie miał linię 8. 19, 22, przy czym główną linią aglomeracyjną będzie numer 22. Pozostałe będą wspomagające. Zmieni się trasa linii 8 z Borku Fałęckiego do Filharmonii i potem na Cichy Kącik. Coś zgubili, czy co to jest? Dla... Nie udzieliłem Pani Radnej głosu. Jest to motywowane tym, że od ulicy, chyba od poczty, dubluje się tramwaj aglomeracyjny numer 13, który będzie przebiegał dalej po trasie linii 8. No więc myśmy swoje zdanie wyrazili zarówno w postaci uchwał, jak i we wszelkich spotkaniach, omawianiach tego tematu. Artykułowaliśmy silnie nasze zdanie. Proszę Państwa, powiem Wam jedno. Pewnie w listopadzie prezydent ogłosi ostateczną reorganizację komunikacji w związku z tym, że z początkiem listopada ma być otwarta pełna komunikacja na Ruczej, co będzie wymagało wprowadzenia zmian. Nie mamy co protestować, bo ja tak jak Państwu mówię, przedstawiam informacje nieoficjalne. Czuję się zobowiązany Wam to przekazać, natomiast proszę tego... Jestem wracania, no bo tak za uszy wziął, tu się nauczył. Zasłoń. To zewnętrznie jeżdżą po oczach. No i tyle. Dzisiaj byłem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Nic z tego jeszcze zapomniałem sobie powiedzieć. O spotkaniu Władimnika w sprawie planu o spotkaniu. Też było. No nie zapisałem tego, nie? Ale byłem. Ale przypominam, że się odbyło coś takiego. Tak. Proszę Państwa, powiem tak, czy są uwagi do... Ja mam pytania, bo tak, przewodniczący sobie pytania. Pierwsze pytanie mam, ulica Zdumów. Ja prosiłem na ostatniej sesji, żeby wyciąć krzaki, które zasłaniają ten znak ograniczenie 30 km ruch Okrzei Zdumów. Tam jest za...
warsztat samochodowy, czy poszło pismo, czy to zrobili, czy te dzieci mogą tam bezpiecznie chodzić, czy kierowcy mogą jechać ile chcą, ponieważ to jest... A dlaczego ty się pytasz to na sesję, a nie w zarządzie? No, gdzie się mam pytać? Panie radny, jesteczka w pokoju radnych. Ale może pan powiedzieć tak i sprawa jest zaczynana. Ja tego pisma nie pisałem, bo są członkowie zarządu. Zazwyczaj to wychodzi po odpowiednim zgromadzeniu, jeżeli pan ma liczne inicjatywy. Proszę sprawdzić. Ja nie pamiętam każdego pisma, które podpisuję. To jest odpowiedź, dobrze. A teraz chciałem zapytać się, ponieważ też na ostatniej sesji złożyłem prośbę, żeby ukazały się wywiady z każdym radnym, tak jak się z panem przewodniczącym ukazały. Czy coś zarząd robi w tym kierunku, czy zostało jakieś skierowane polecenie, prośba do pani redaktor, żeby z następnymi radnymi zrobiła wywiad? Nie. Nie, tak? Nie zostało. I chciałem się... Ale przecież myśmy głosowali, że nic takiego, no to głosowaliśmy, ale jeżeli przewodniczący łamie głosowanie, które żeśmy tu ustalili, że nikt nie będzie miał wywiadu, bo to jest autopromocja, tak było czy nie? Nikt to znaczy się też przewodniczący, chyba że przewodniczący. No to może jeszcze raz zrobimy głosowanie. Ale ja tutaj nie widzę potrzeby jeszcze raz głosować. Ale pan Markowi chodzi o to, żeby chętnie nie mogli takich wywiadów. Oczywiście. Mieć, nie? Dokładnie. Pani sobie nie życzy, nie ma problemu. Proszę państwa. Proszę państwa. No ja mogę jeszcze raz odczytać, tutaj pan przewodniczący wyraźnie napisał, że ponadto ta druga część pana wypowiedzi, czyli moja, miała charakter bezpośredniej autopromocji, które pismo Rady Dzielnicy 9 konsekwentnie stosuje się do dobrego obyczaju. I pan ten dobry obyczaj złamał po prostu i uważam, że no, trzeba być odpowiedzialny za słowo, jeśli się powie a to nikt, a jak ktoś, no to wszyscy, bo dziwnie to jest wtedy. Proszę pana, nie tylko jest wywiad z ludźmi z naszej dzielnicy, zazwyczaj. Ja mówię o radnych. Zawsze. A radny to nie jest mieszkaniec dzielnicy. Czyli pan rozumie, ja że będą wywiady, tak? Tyle. Będą, tak? Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję. Czy pani słyszała, tak? Czy będą wywiady takie same jak... Dobrze. No, wszyscy słyszeli. Tak. Dobrze, no ale wolę się upewnić. Wszyscy chętni. Ale wolę się upewnić. W kolejce się. I teraz jeszcze mam wtedy pytanie. Co z naszą tablicą informacyjną, ponieważ ona dalej jest nieaktualizowana. Czy będą te aktualizowane te tablice nasze, czy nie? Bo tam jest dalej zapłać podatki, no a mamy już... A co tam podam? Podatki są... Będą wisiały podatki, proszę pana, oświadczam panu. No dobrze, do kwietnia. Ale niech coś wisi jeszcze. Wisi jeszcze. A widziałeś dzisiaj? Ja byłam w Boru. No to może dzisiaj, no ale to ja codziennie nie chodzę. Ja codziennie a ja codziennie nie wieszam, proszę pana. To jest, ale nie codziennie. Dziennie, też już jest uzupełnione. To się cieszy. Zobacz, no to przepraszam, cieszę się. No ja bym sobie życzyła, żebyśmy nie rozważali tego tematu na każdej sesji. Dobrze, ale niestety trzeba, bo się to nie dzieje ciągle. I ostatnia... Dobrze. Mam teraz prośbę do zarządu, ponieważ posiedzenia są protokołowane bardzo lakonicznie, tak? Potwierdzenie przyjęcia uchwały. Tu jest numer i ja po prostu nic nie wiem, a że tak powiem, czytam na VIP-ie i pojechałem sobie na inne protokoły z innych zarządów i tam zawsze pismo, na przykład pismo Rady Dzielnicy Szkoły i tak dalej w sprawie. Nie jest tam na przykład tam wszystko inne. I ja wtedy wiem, czy mnie to interesuje, czy nie. I wtedy sobie przychodzę i czytam. Czyli krótko i na temat, żeby oprócz tego, że pismo, żeby było o czym to pismo. Nie, skrócie, nie proszę pana, bo my nie jesteśmy wytwórnią pisarską. Żeby... No ale to może być tytuł, tak jak mówię. Wszechkształcenie szkoły podstawowej. I to już jest wszystko albo przeciw likwidacji placówki, albo ja pismo numer sprawy, ratujmy szkołę. Ma pan genialne pomysły, owszem, ale wygodne dla siebie. Nie, to po prostu tak robią inne zarządy. A może tak? Sobie oni tak są zrobić. Które? No, mam posiedzenie zarząd czwarty tomnika. Mogę dać nasze, no, proszę co sobie zobaczyć, proszę podać. To jest nasza i tego. Ale to po sesji może być. Nie, no to sobie oczywiście przewodniczący przeglądnie. Mamy wprowadzać takie samo jak oni. A dlaczego mamy wprowadzać takie samo jak oni? No ponieważ ja się interesuję pracą zarządu i rady i po prostu chciałbym być na bieżąco informowany, co się dzieje też w zarządzie.
Wszystkie pisma są dostępne, proszę bardzo. Ja mówię, że nie są dostępne, tylko mam taką prośbę. Co to ma wspólnego? Dla nas to jest czytelne. No jak sobie, jak zarząd uważam. Dobrze, no tu w tych pytaniach to mam tyle, a później mam po prostu oświadczenia i komunikat. Termin następny jest. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do protokołu z ostatniej sesji wymienionych w porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że protokoły zostają przyjęte. Proszę Państwa, wygląda na to, że będziemy musieli zrobić następną sesję 15 października. 15 października, tak? O godzinie 18:30. Proszę? A jaki jest 18:30, tak? 18:30. To jest poniedziałek? Tak, poniedziałek. Dobrze. Bo teraz jest okres jesienny, to w piątki nie są strażarze. A chcę dać możliwość, żeby wszyscy radni mogli uczestniczyć i żeby pamiętać. Czas 15. Macie kąt, może być? 11 października jest polityka społeczna, 18:30. Ja 18. A 18 edukacja. 17? 17:30 zawsze. Jaki dzień? Edukacja 18. 17 to nie będzie. Proszę bardzo, proszę Państwa, Komisja Bezpieczeństwa 17.10, godzina 17. O 16 poprzedzająca spotkanie ze strażnikiem. To jest jedno w temacie. I proszę Państwa, pierwszy punkt będę realizował bezpieczny kraj mocno ostatecznie. Do 15 właśnie pojawia bezpieczny kraj mocno ostatecznie kraj to a komisja jest na 17.10, godzina 17. O 16 poprzedzona spotkanie ze strażnikiem. To proszę Państwa, odnośnie bezpiecznego kraju, to podam powiedzmy ten. A razem wśród jedno z drugim. No być może. Proszę Państwa, posiedzenia następnych komisji zostaną ogłoszone za pośrednictwem internetu. Ponieważ ani jednego, ani drugiego i myślę, że też będą związane z potrzebami, jakie wynikną. Bo na dzień dzisiejszy i tak odstęp między sesjami jest przytygodniowy. Dziękuję. Przystępujemy do następnego oświadczenia i komunikatu. Ja mam pytanie, ponieważ...